restauracja Kwevri w samym centrum Opola, na rynku. To namiastka małej Gruzji. Tutaj, jeśli ktoś lubi gruzińskie jedzenie lub chce skosztować jakiejś innej, niezwykłej kuchni, to właśnie tutaj, na rynku w Opolu, jest takie miejsce. Co podają? Zobaczmy. Cześć, dzień dobry. Dziękuję. Stół mamy pięknie już przybrany, mnóstwo fantastycznych potraw, rozumiem, że tylko typowo gruzińskich, bo takie potrawy tu serwujecie. To może powiedzcie, co my tu mamy, bo ja znam na pewno pierożki. Co to są za pierożki? To jest taki pierożki, który jest nazwany chingali. Jest robiony wieprzowo-wołowo z mięsem, jest jeszcze gruzińskie przyprawy dodajone i oczywiście kolendra. Dlatego co gruzińskie jedzenie, wszystko jest kolendra. Tu jest w środku taki... Mięso? Tak, mięso, które jest naprawdę najlepsze i najsmaczniejsze. Potem to mamy szaszłyki z jagnięciną. Oczywiście jest marynowany gruzińskimi przyprawami. To jest rzadko, co możemy na przykład jagnięcina, szaszłyki jest, dlatego co dla ludzi też jest bardzo podoba. Potem to mamy szaszłyki. Jeszcze do tego podajemy bakłażan. Tak, oczywiście to jest bakłażan. Potem mamy smażone ziemniaki i to jest szaszłyk wieprzowa. Oczywiście to też marynowany jest gruzińskimi przyprawami. A ten piękny chlebek, to co to? Piękny chlebek, to jest nazwany chaczapuri po łodziarsku, które pomyśleli ludzie, kto mieszka koło morza. To jest Batumi, takie miasto mamy w Gruzji. Dlatego to jest tak, dlatego to jest, wygląda jak łódka. I potem po prostu oni wymyślili takie chaczapuri, dlatego co w Gruzji mamy takie pieczywo chaczapuri nazwane, ale inne miasto ma wszystkie chaczapuri, wszystkie swoje chaczapuri. I na przykład Batumi pomyśleli, Adziarie pomyśleli takie chaczapuri, nazwali chaczapuri po łodziarsku. Tu jest w środku gruziński ser, surowe jajko i masło. Czy do tego chaczapuri mogą być różne nadzienia, czy tylko takie z serem i z jajkiem? Nie, powiem tak, kulinaria wszędzie rośnie, Gruzja też rośniła i nie wiem, kucharzy pomyśleli takiego, co nie dają w środku ni jajko, ni tego, po prostu zrobią taki chleb, takie formy, a w środku dają z mięsem, z guliaszem, takie inni nadzieniami wymyślili. No właśnie, tutaj mamy zupę gulaszową, czy to jest gulasz, klasyczny gulasz? Tak, to jest klasyczny gulasz, który jest robiony w wołowa z mięsem i jest, nazwanie jest też gruzińskie, jest ostry. Nazwanie jest pikantny, ale nie jest taki bardziej pikantny. Jest trochę pikantny, jest dobrze przyprawiony, który ludźmi bardzo smakuje. Jest bardzo fajny, powiem tak. I jeszcze teraz dla wegetarian coś. Dla wegetarian. Widzę, że tu jest oczywiście bakłażan. Bakłażana u was w kuchni jest dużo. To pięknie wygląda. Co to jest? To jest gotowane buraki i gotowany szpinak orzechami. I to jest dla wegetarian ludzi, które bardzo smakuje. No jest najfajniejszym smakiem i kto jest wegetarian, zapraszamy i możecie spróbować. A to nie jedyna opcja dla wegetarian. Tak. Tutaj jeszcze mamy... To jest czerwony fasola. Czyli jeszcze... trochę jak nasza chyba fasolka po bretońsku, czyli no, jakby być, taka fasolka może być tak, w sosie, może być tak? Tak, ale po prostu... Fasola wszyscy mogą przygotować, ale jak tam dodajesz gruzińskie przyprawy, jest taki inny sekrety, powiem tak, jak nasi kucharze powiedzą cały czas, to jest inny, smakuje w ogóle. No i sama nazwa restauracji wzięła się od tego, że wy w tradycyjny sposób właśnie w takim naczyniu, to jest tak, kwevri. To jest kwevri, to jest taki naczynia, gdzie robimy gruzję wino. I to sadzamy pod ziemnia. I po prostu tam września, cały czas tak jest, września tam lejemy wino i 3 miesiące trzymujemy tam i potem tam fermentuje, przygotuje tam, jak za 3 miesiące otworzymy, tu jest wino, jest przygotowane, jest naprawdę inny smak jest, na przykład jest, wino jest tak dwa, jest szklane robione i jest glinowy robione. I ten glinowy jest inny smak i ludzi bardzo podobna, które możecie do naszego restauracji spróbować. I tutaj można spróbować, tak, takiego wina. Czy ono jest białe, czy czerwone, nie ma znaczenia. Jest biały i czerwony też. I my mamy tutaj ten gruzińskie wino, które jest, jak brandy zrobili do tego restauracja, dlatego wymyślili taki nazwa, co chcemy pobrandować ten wino. I to wino też jest kwevri mcłane, które jest biały i jeszcze mamy kwevri saperawi, które jest naprawdę najsmaczniejsze wino, powiem tak. Ale jeśli ktoś nie chce pić wina, no to oczywiście mamy wodę borżomi, bardzo zdrową. I ja jestem absolutnie zauroczona lemoniadami waszymi. Ta jest z jakiegoś dziwnego owoca, którego nawet nazwy nie znam po polsku. No to teraz spróbujmy podegustować. I największym wyzwaniem na pewno są te pierożki. Pierożki. Musisz mi pokazać, jak się to je.
bo to się je podobno rękami. To trzeba instrukcję, tak. No to proszę mi pokazać. Ja biorę. Teraz jak mój mam to, tak? Bo to się je rękami. Tak. Najpierw trzeba rękami wziąć. A, robi się taki grzybek, bardzo wygodny. Tak, tak, tak. Trzeba ugryźć. Odwracam, tak. Tak. Bo tam w środku jest też, to mięso jest w takim rosołku, czyli można się oblać, albo będziemy mieć rosołek na brodzie, jak ktoś ma brodę. Tak o, tak. A, i gryzę od góry, żeby... Okay. Tak, i ten sok. No faktycznie, jakbym jadła pierogi z rosołem. Bardzo dobre. No, to się teraz wylewa, wylewa się rosołek. Ale u was jest bardzo dużo elementów, które je się rękami. Na przykład akurat już nie ma, drodzy Państwo, specjalnego chlebka, który też panowie pieką, bo mają piekarnie gruzińskie. Specjalny chlebek, robi się z niego takie kieszonki i tak jak w krajach arabskich, na przykład ten gulasz, je się po prostu tymi kieszonkami z chlebka, nabierając w ten sposób, dobrze tak, mówię? Tak, dobrze pani mówię, ten chleb tak odlamamy i tego gulasz i nie tak... używając sztućców, ale generalnie sztućce też mamy, a więc możemy, jak nie ma tego chlebka już, którą panowie polecacie? Szpinakowa czy buraczkowa? Ja polecam szpinakowa. No to teraz dlatego, zobaczymy. Dla mnie jest najsmaczniejszy. A, wygląda w ogóle pięknie. I? A coś, jak wy ją robicie, że ona jest taka, że się trzyma w tej kulce? Po prostu z tym orzechy, jak oni dodają. Nie wiem, tak, to jest, już kucharzy wiedzą ten sekret. A jakie tu są, jakie tu są orzechy? To jest orzechy włoskie. Ale ja mam prośbę. Jak się za to zabrać? Musisz... Ja teraz przetłumaczę. Bierzemy czy to się ten, jakoś kroi ten liśka, właśnie? Bierzemy ten liśka. Aha. Sorry. Widelec. Widelec. To pomieszamy wszystko. Mhm. Po prostu pocimy. Ła, to nie jest takie proste. Tak. Aha, czyli to trzeba wymieszać tak, razem z tym tak, serem. Tak, 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 tak. Wszystko trzeba pomieszać. Wszystko, wszystko w ogóle. Bo to jajko jest surowe. Tak jak do tatara, to tutaj wy macie surowe jajko. Tak, teraz zrobimy, odlamamy od tego strony. No to proszę. Nie, proszę pani. Ale co, mam odłamać te tak, tak, same tak, końcówki? Tak, nie, kawałkami możemy a odłamać. A kawałek, czyli już łamię tak. To w taki sposób, rwę. Dokładnie. Okej. Okay. Potem tu w środku to wziąć jak nasz chlebami. Aha, w ten sposób. Dokładnie. A, to wcale nie jest takie proste. To jest pyszne. A ser jest kozi? Nie. My mamy ser gruziński, który Gruziny robią tu w Polsce. I ten... Ale on jest taki ostry w smaku. Co to za tak, rodzaj to sera? Jest, to jest normalny ser od wolowa. Mhm. A te chlebki pieczecie tutaj? Tak, to wszystko najpierw... To wszystko jest w całości tak, 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 przygotowane? Całość przygotowane tu na miejscu. No to dobrze, no to drodzy Państwo, jeszcze zobaczmy, jak wygląda gulasz. Ja już nie mam miejsca na talerzu, ale uczta. Ale najfajniejsze w takiej kuchni to możemy wziąć jest kosztowanie różnych rzeczy. Kosztowanie wielu potraw. Tym bardziej, że te potrawy nie są, te porcje nie są strasznie duże, więc jeśli chcemy się wybrać na przykład ze znajomymi, to warto jest zamówić różne potrawy i je po prostu pokosztować. Niesamowita ilość przypraw. Aromat wspaniały, mięsko się rozpływa w ustach. A jakie tu są przyprawy, że faktycznie jest ta ostrość, ale ona nie jest taka bardzo, bardzo mocna. Co tutaj jest w środku? Jest, jest taka przyprawa, która po gruzińsku jest, nie ma tak przetłumaczyć, ten nazwania uchoszuneli, które daje taki smak. Mhm. No bo niesamowity, absolutnie niesamowity smak gulaszu, w ogóle nie przypomina naszych tradycyjnych polskich gulaszy. No skosztujemy fasolkę, która myślę, że byłaby na pewno opcją dla Brytyjczyków i Szkotów, bo oni kochają fasolę w każdej postaci. Też zaskakujący smak. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie jadłam. Bo przyprawy. Bo tutaj jest znowu mnóstwo przypraw. To chyba przyprawy są bardzo ważnym elementem w kuchni gruzińskiej, tak? Jakie są najczęściej używane? Najczęściej używamy kolendra. Dlatego co gruzińskie smaki jest taki, mamy takie przyprawy, które bez kolendra nie ma nijaki smak. Mhm.
Dlatego są te przyprawy, oczywiście mają swój smak, ale jak kolendra nie dodajesz razem z tymi przyprawami, w ogóle nie jest ten smak, jak powinno być. Powiedzmy jeszcze o tym, że tak naprawdę w kuchni gruzińskiej bardzo ważne jest to wino. Oczywiście. Czy zabijacie czymś innym? Czy macie jakieś takie specjalne drinki po jedzeniu? Powiem tak, na przykład jak zjemy szaszłyka, oczywiście razem z mięsem idzie czerwone wino. I dlatego używamy na przykład ten saferowy nazwanie, które razem z mięsem jest najsmaczniejsze, powiem tak. I jak na przykład wegetariański albo ten z chaczapuri zjemy, białe wino razem z tym jest rewelacja. Rewelacja. Wszystko jest tutaj, drodzy Państwo, rewelacja, tak naprawdę zupełnie inna kuchnia, bardzo kolorowa, nie tylko z wyglądu, ale i w smaku, czyli nie ma tej monotonii ze względu na przyprawy. Warto zafundować sobie taką kulinarną przygodę z Gruzją, a nie mamy daleko. Tutaj na rynku panowie czekają i fantastyczne gruzińskie jedzenie. Zapraszamy do gruzińskiego restauracji, mamy otwarte codziennie. Na opolskiej rynku i możecie spróbować taki smaczny jedzenie, które my mamy do tego restauracji. I oczywiście nasze fajniejsze wino. Ja i mój brat właśnie gamy. Zapraszam.